Hej, cześć, siemanko wam z tej strony, Lukasek, witam was w unboxingu Motorola Edge40 Neo 5G. Ja tutaj już otworzyłem, bo mi kamera w OBS-ie nie łapie. I tak to się prezentuje. I Motorola Edge40 Neo. Lecimy dalej. Jest ona w folii. Ja tą folię jakoś tak chciałbym otworzyć, żeby nie naruszyć pudełka. O właśnie. Ale dobra, od góry ładnie wychodzi. No i pierwsze co widzimy to telefonik. Słabo zabezpieczone to było. Telefon o wymiarach, nie wiem, jakby wam to powiedzieć, flagowca. Nie jest flagowy. Jakiś coś mi tu lata. Oczywiście ładowarka w zestawie. Jest to ładowarka o 68 watach. Tutaj mamy po zdjęciu takie liczby 68 wat. To jest fajne, że jeszcze dają. Oczywiście na USB-C. Do tego kabelek. Zobaczmy jak długi. No, w miarę długi. Taki standardowa długość. Ale fajnie, bo tu mamy USB-C i tu mamy USB-C. Także to jest fajne, bo oryginal. To będzie potrzebne. O, czy mamy coś tu jeszcze? W tym pudełku nic. Mamy certyfikat zabezpieczenia ekranu. Oczywiście folia już nałożona, co mi się nie podoba. Ale okej. Tutaj mamy jeszcze pewnie instrukcję. Mamy case. Aha, to jest case'ik. To jest case'ik, instrukcja i tak dalej. Tutaj gwarancja, case'ik. Plastikowy. Nie wiem dlaczego mi mikrofonu nie nagrywa. Aha. Może mi nie nagrywać. On się szybko palcuje, ten case. No i zobaczymy, czy zabezpieczy wysepkę. Nie chcę tego połamać na wstępie. Strasznie mi to kijowo idzie. Wkładanie. Chyba muszę to na siłę zrobić. No jakościowo ten case nie jest jakiś taki dobry. Ale okej. Okay. A, oczywiście mamy tutaj takiego tego do wyciągania karty. Nie ma oczywiście karty micro SD, żeby poszerzyć sobie pamięć. Tak to się prezentuje. Także spokojnie, jest tu case. Hello Moto. O Boże. Dobra, ustawiamy sobie język polski. Jest polski, rozpocznij. On siecią komórkową. Muszę sobie kartę przełożyć ze starego telefona Huawei P20.
No i z unboxingu praktycznie to wszystko. Także elo siemano, elo.